fancy, sipping me up like brandy, make you wanna get so handsy. Yes, please, baby, I'm so fancy, say my name again, make you wanna get so handsy. Yes, please, baby, I'm so fancy. Yeah, I'm a shot of something strong, walking every eye is on me, spinning heads like a disco ball, cause I don't have a good sight, they all shine. Just wanna have a good time. Skin is like a New York night. I know you've been high and dry, looking for me all your life, but I'm mine. Dobra, kochani, jedziemy na małą wycieczkę busikiem. Zapłaciliśmy 50 i waluty za dwie osoby, a jedziemy w jedną stronę 5,5 km, więc. No to tak jak mówiłam, 50 funtów egipskich za dwie osoby, aczkolwiek mogliśmy zbić tą cenę śmiało i zapłacić trochę mniej. Nie chcieliśmy tego robić, ponieważ już był daleko, daleko. Cofnął się po nas, nie musiałam się za bardzo z nim targować, dał w miarę dobrą cenę. Wiadomo, że Egipcjanie płacą 10 razy mniej. No ale tak jak mówię, czasami warto dać jakiegoś tipsa, pojechaliśmy jednak spory kawałek. Jechanie takim busikiem to jest całkiem ciekawe doświadczenie, bym powiedziała, ponieważ możecie być tak naprawdę blisko Egipcjan i usłyszeć, co mówią, jak mówią, w jaki sposób się zachowują. Wiadomo, że nie zrozumiałam w ogóle ani słowa, ponieważ no nie zrozumiałam. Aczkolwiek fajne doświadczenie być w takim busiku, a nie tylko jechać taksówką, więc namawiam. I na pewno zapłacicie o wiele mniej niż w taksówce normalnej. A oni tu są bardzo wszyscy otwarci. Jeżeli nie potrafią po angielsku rozmawiać, no to jakoś na migi się dogadacie, a jak potrafią, no to rozmawiałam do was po angielsku. Pieniążki sobie dają od tyłu do przodu, do kierowcy i tak samo resztę również sobie po prostu podajemy, tak jak głuchy telefon. Trochę śmiesznie na początku, nie wiedziałam, o co chodzi, no ale później już ogarnęłam. No i tutaj macie egipskie ulice. Jak widzicie, pasów praktycznie nie ma. Są naprawdę w jakichś tam miejscach, gdzieś można jeszcze zobaczyć te pasy, aczkolwiek w większości ludzie przechodzą po prostu przez ulicę bez pasów. I tak jak widzicie, wysokie krawężniki, żeby po prostu samochód sobie nie przejechał na drugą stronę, jakby chciał zawrócić, musi jechać na rondo. Jak widzicie, budownictwo jest różne, od naprawdę pięknych budynków do, jakby to powiedzieć delikatnie, żeby nikogo nie urazić, no już rozwalających się i starych. I to wszystko jest obok siebie, tu jest miks. I ogólnie pojechaliśmy nagrać film do pewnego hotelu, będzie w prawym górnym rogu, no bo słuchajcie, właśnie tak się robi biznesy. Jedziesz, pytasz i wtedy albo otrzymujesz, albo nie. Więc poszliśmy, nagraliśmy sobie film, troszeczkę pokręciliśmy się po mieście i teraz idziemy na zakupy do Carrefoura. W tej restauracji, w której byliśmy teraz, to szef naprawdę był miły, ponieważ absolutnie nie chciał nas oszukać, gdzie naprawdę wszędzie w Egipcie, nawet w aptece, w normalnych sklepach, gdzie nie powinni, zazwyczaj oszukują i udają, że się mylą, to tutaj facet chciał nam oddać jeszcze ekstra pieniądze. No po prostu on wolał być stratny, niż żebyśmy my byli stratni. Pierwszy raz się z tym spotkałam, a już trzeci czy czwarty raz jestem w Egipcie i pierwszy raz taką sytuację miałam. Zaraz wam powiem nazwę tej restauracji i serdecznie tam zapraszam wszystkich, bo są mega mili, robią dobre jedzenie, ceny są spoko. Restauracja jest ładna i na pewno was nie oszukają. To jest duży plus, więc do takich ludzi powinniśmy właśnie chodzić. Dobrze, kochani, już jesteśmy. A restauracja się nazywa Telegraf. To tak, żebyście wiedzieli. Super lokalizacja. O. Restauracja jest w Hurgadzie, w Carrefourze, w centrum. Nazywa się Telegraf. Pokażę wam zaraz na mapie, gdzie jest dokładnie. Żebyście mieli łatwy dostęp tam dojść i sobie zjeść. Smacznie, tanio, no i tyle. I tutaj mam super caramel latte macchiato, czyli moka kawa, bardzo pyszna, bo próbowałam już wcześniej. Ja też lubię. Ej! I za to wszystko, zapłaciliśmy $16. A tylko szybko tak jedna rzecz, trzeba uważać na kostki lodu. Najlepiej, jak nie jesteście pewni, to się zapytajcie, czy kostki lodu były robione z wody pitnej, czy z wody z kranu. Jeżeli z wody z kranu, to nawet nie dotykajcie, bo się zarazicie i będziecie mieli zemstę faraona już do końca urlopu, albo jeszcze dłużej. Będziecie cierpieć. To tak informacyjnie. Tak samo w hotelu też musicie uważać na to, bo zależy, kto się tym zajmuje. Mieliśmy taką sytuację, gdzie powiedzieli nam, że kostki lodu są z normalnej wody i niektórzy wypili i mieli zemstę faraona, więc uważajcie na to.
No i dobra, kochani, tutaj będziemy szli na dyskotekę, ale zaraz, zaraz wam wszystko pokażę. Tak jak widzicie, sukieneczka z węża. Poszliśmy oczywiście na piechotę do drugiego hotelu, chwilę tam posiedzieliśmy i wracamy do nas. I ten busik, który zawsze po nas przyjeżdża, będzie za jakiś czas. Nas zabierze na dyskotekę. Jeszcze przed sobie pozwoliliśmy na małego drinka, żeby być w humorku takim, wiecie, dyskotekowym. No i tutaj spotkaliśmy naszą niemiecką koleżankę. W ogóle to jest sportsmenka, pływaczka i naprawdę babeczka, która jest wysportowana. Ma już swoje lata, a wygląda znakomicie, wesolutka i przyjechała się bawić, no i enjoyować. Więc z nią też posiedzieliśmy trochę, pogadaliśmy. Uwaga, uwaga, nasz busik już jedzie. Jeżeli się nie mylę, tutaj jechaliśmy do B2 Club. No, całkiem ciekawy klub, zaraz wam pokażę go. Where we go today? We are going to B2 Club. Ale najpierw przejedziemy nocą przez Hurghada. No i jak zwykle jedziemy przez miasto. Zaraz wam pokażę na mapie dokładnie, którą drogą jechaliśmy, bo już chyba kojarzę jak i co i gdzie. Na początku idzie się pogubić, no bo Hurghada nie jest mała. Tak jak widzicie, to tak naprawdę praktycznie musieliśmy przejechać całą Hurghadę, ale to nic, bo dzięki temu mogę wam pokazać, jak Hurghada wygląda w sumie, można powiedzieć, późnym wieczorem. Tutaj ogólnie przepisy PHP czy jakiś PPOSZ w ogóle nie obowiązuje, nie wiem czy widzicie. Jeżdżą sobie na motorach w 3, 4, 5 nawet widziałam, jak również palą papierosy bardzo blisko stacji benzynowej. No po prostu takie rzeczy, które u nas w Europie by nie przeszły. Tutaj dalej lecimy ulicami Hurghady, no i możemy zaobserwować, jak funkcjonują. Tak jak widzicie, jesteśmy coraz bliżej, już w połowie drogi bym powiedziała. Naprawdę zajęło nam sporo na przejechanie tego kawałka, ale z tego co wiem, benzynka jest bardzo tania w Egipcie, więc tak naprawdę oni często nie wyłączają samochodu. Po prostu jak gdzieś muszą się zatrzymać na 20 minut, no to stoją z włączonym silnikiem. Patrzcie, jak pięknie, coraz bliżej jesteśmy. Uwaga, uwaga. I ogólnie jak wjechaliśmy już na tą dzielnicę, no to wyglądała całkiem ekskluzywnie, powiedziałabym. No popatrzcie na to sami, bardzo ładnie i czysto, no i widać, że spory hotel, aczkolwiek to nie do tego hotelu jechaliśmy, zaraz wam pokażę na mapie, tylko do tego hotelu obok, który też był naprawdę duży. Bo często gęsto się zdarza tak, że kluby są po prostu w hotelach, w sensie obok hoteli, albo są też chronione murem, tak jak hotele, żeby po prostu było bezpieczniej. I jesteśmy, kochani, Continental Hotel, tak jak mówiłam, tutaj będzie dopiero zabawa. Tutaj mamy Continental Hotel i... Okej, to lecimy. Z tego co widzę, są małe problemiki, żebyśmy wjechali, aczkolwiek nie, dobra, puszczają nas. Alrighty. Get in. Or not. Zaraz się dowiemy, czy możemy wjechać, czy nie. Nie możemy wjechać, pięknie. Ale
albo i nie. Powiedzmy, że puści nas. Lecimy na imprezę. Patrzcie, jak pięknie. Dziwię się, że takie mają strzeżone wszystko, ponieważ to musi być hotel Continental. Dokładnie tak. Okej, dziubaski, więc idziemy tutaj za szynkiwą. Gdzieś tam z tyłu zostali. Tak, dokładnie. My szliśmy przodem, żeby sobie ponagrywać, a nasi szli tam z tyłu. I sama droga jest naprawdę fajna i ciekawa. A tutaj już zaraz zbliżamy się do klubu. Łup, łup. No dobra, a teraz skupmy się na tym, jak tutaj jest zarąbiście. Tutaj, słuchajcie, jest naprawdę wielka dyskoteka, jest bardziej ekskluzywnie, no i naprawdę sporo nagrałam. Będzie tańcowanie, śpiewanie, no i poznałam parę fajnych kobiet, ładnych, ciekawych i tanecznych. Oczywiście kobiece rozmowy w kiblu to chyba jest u mnie już normalne. Zawsze kiedy do kibelka to kogoś zahaczę tam, w sensie jakąś bobeczkę i sobie rozmawiamy na różne tematy. Ja bardzo lubię takie ciekawie oświetlone i inne dyskoteki, tak jak widzieliście, na ścianach mieli pomalowane różne fajne rzeczy, jakieś czaszki świecące i inne. Bardzo to lubię. Każdy klub zazwyczaj wygląda podobnie, ale nie w Egipcie. W Egipcie to jest całkiem inna bajka, całkiem inny level. I co jest na przykład bardzo często spotykane w Egipcie i tak samo jest również w Anglii, no bo w końcu przesiedziałam tam 10 lat, więc mogę powiedzieć, że wiem, jak tam jest. W dyskotekach w Egipcie jest tak, że macie takiego gościa, co sobie siedzi w toalecie albo kobitkę i dają wam papier, jakieś tam dezodoranty, inne rzeczy, no i oczekują tipsa na piwka. Aczkolwiek nie musicie dawać, no bo jak na przykład tutaj byśmy na dyskotece, no to on tylko siedział z papierem i wydawał każdemu po kilka listków. Mówię, o, grubo. Ale ogólnie był bardzo miły, więc no problem. Tutaj poszłam do baru, troszeczkę też chciałam ponagrywać, pokazać, jak to wygląda. No i tutaj tańcowałam z animatorami naszymi. Oczywiście Daniel był obok mnie, więc spokojnie, spokojnie. Nic się nie dzieje bez jego wiedzy. Trochę poświrowałam i znowu po drinki. Rachu ciachu, tany tany. Tutaj poznałam koleżankę, bardzo fajna dziewczyna, bardzo ładnie tańczyła, no i sobie potańczyłyśmy przez pół dyskoteki chyba. O, tutaj oczywiście pogadałam z jakąś koleżanką na różne tematy ciekawe. I teraz tak, to chyba była godzina druga w nocy. Jeżeli chodzi o egipskie dyskoteki, to zazwyczaj impreza taka prawdziwa zaczyna się po północy, więc przed północą nawet nie ma co przychodzić. Ale ogólnie zauważyłam taką tendencję w ciepłych krajach. Wszystkie ciepłe kraje mają podobnie, czyli jak jest gorąco, no to zaczyna się impreza później. I urodzinki, wow, 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 lecą jakieś różne iskry i inne rzeczy. No i po prostu tutaj tańcowaliśmy cały czas.
Było superowo, fajnowo. Jeżeli podobają Wam się takie vlogi, to pamiętajcie, żeby dać soczystego lajka w górę. No i co, kochani? Widzimy się w następnym. Trzymajcie się! Pa!